No ja zawsze staram się dać z siebie jak najwięcej dla drużyny i myślę, że po prostu predyspozycja dnia ciężko stwierdzić. No, może przygotowania były po prostu bardzo dobre, coraz lepiej czuję się też w zespole. Wiadomo, że z każdym kolejnym sezonem, z każdym kolejnym, nie wiem, miesiącem, dniem ta zespół, ekipa się zazębia i coraz lepiej się rozumiemy. I myślę, że to są główne przyczyny występu i bardzo się cieszę, że mogłem tyle zrobić dla zespołu i że odnieśliśmy to zwycięstwo, bo to najważniejsze. Moim zdaniem zadecydowało doświadczenie. Ewidentnie zespół z Leszna jest zespołem nieco starszym. Mają 3-4 graczy, którzy już naprawdę są bliżej końca swojej kariery. Przez to są zdecydowanie bardziej doświadczeni koszykarsko. U nas troszeczkę tego doświadczenia właśnie zabrakło. Oglądając ten mecz gdzieś tam, przypominałem sobie poprzedni sezon. Widziałem w tym meczu jeszcze opary, w samej końcówce opary właśnie z zeszłego sezonu. Tego niezdecydowania, jakby braku może koncentracji w końcówce i myślę, że to zadecydowało właśnie o naszej porażce. Myślę, że przede wszystkim musimy walczyć do końca. Nasze poprzednie mecze z poprzedniego sezonu pokazały to, że zespół z Leszna walczy do ostatnich sekund meczu i był w stanie wyszarpać nam zwycięstwo na naszej hali. Na pewno trzeba się skoncentrować na graczach obwodowych. To oni stanowią o sile zespołu z Leszna. Mamy też w drużynie z Leszna sporo znajomych. Dobrze znamy ten zespół. Także myślę, że przygotowania nie będą takie bardzo ciężkie. Trzeba po prostu skoncentrować się na zawodnikach i na tym, co oni potrafią i wykonać zadania postawione nam przez trenera.